Sekundkę. Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym webinarze. To pierwszy webinar w tym miesiącu. Mamy kwiecień, 9 kwietnia, godzina 12:04 już prawie dochodzi, więc czas najwyższy zacząć nasz stały punkt programu w poniedziałki, czyli tygodniowy komentarz z rynku walut, na którym będziemy sobie szukali tego, co było ważne w zeszłym tygodniu, co będzie ważne, no i jak do tego wszystkiego podejść, czyli dużo wykresów, dużo faktów i dużo ciekawych rzeczy i też dużo odpowiedzi na Państwa pytania, bo zachęcam do tego, żeby tutaj być aktywnym, bo można się zapytać o różne ciekawe rzeczy. Jeżeli mają Państwo jakieś pary walutowe, które Państwa interesują, można się o to dzisiaj zapytać. Ja w miarę możliwości na wszystkie pytania Państwa postaram się odpowiedzieć. Czasu mamy godzinę, czyli do 13:04 będziemy tu sobie dyskutować. Jeżeli ktoś się ewentualnie z Państwa spóźni, momencik, tylko patrzę, czy jest... Chyba nie włączyłem ekranu. Jeżeli ktoś z Państwa się spóźni, to oczywiście będzie mógł sobie obejrzeć też nasz webinar na YouTubie w kanał bossa.pl i to powinno być gdzieś już od około godziny 14 powieszone u nas na stronie, że na kanale Bossa, na YouTube. Dobrze, ja tak jeszcze tylko pokażę Państwu jedną rzecz, to są zastrzeżenia co do niniejszego webinara, żeby było wszystko jasne, to nie są rekomendacje. Tak to w dużym skrócie. Jest to webinar informacyjny przygotowany na bazie wiedzy i poglądów autora, czyli moich, i jest według stanu na dzień sporządzenia, czyli na dzisiaj, tak? To jeżeli ktoś ogląda ten webinar później, za parę dni, to musi mieć świadomość tego, że może tak się stać, że jakby wydarzenia, które się pojawią od dzisiaj do tych za kilka dni, mogą radykalnie zmienić tutaj obraz rynkowy. Dobrze. Teraz tak, oczywiście webinar jest przedłużeniem tego, co Państwo znają, czyli tygodnika FX. On się ukazuje w każdy piątek po południu na stronie bossafx.pl. Oczywiście nie będę teraz tygodnika pokazywał, bo to nie o to chodzi. Zakładam, że część z Państwa już ten tygodnik sobie przeczytała wcześniej. Natomiast ten tygodnik, jak Państwo widzą, ma na celu takie zebranie kluczowych tematów danego tygodnia. Czyli jeżeli ktoś gdzieś wyjechał, kogoś nie było, tak, czy zrobił sobie przerwę, to potem jest prościej wrócić do handlu właśnie, jeżeli mamy takie podsumowanie. Mamy też temat tygodnia. Tutaj akurat sądzę, że on będzie dosyć w tym tygodniu interesujący, bo jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, jeżeli chodzi o indeks dolara. To też ten wykres właśnie tego indeksu jest zamieszczony. I oczywiście mamy też cały wątek związany z rynkiem surowcowym. To akurat pisze do pani Sierakowska i ona ma swój webinar temu poświęcony, więc ja dzisiaj o surowcach dużo mówić nie będę. Jeżeli już, to tylko w kontekście na przykład walut surowcowych, czyli rubla, korony norweskiej bądź dolara kanadyjskiego. Tutaj ewentualnie możemy taki wątek ropy poruszyć, chociaż akurat sądzę, że ropa
i surowce no, mają mniejszy wpływ niż miały jeszcze kilkanaście miesięcy temu notowania tych walut właśnie surowcowych. Dobra, więc teraz tak, zaczynam oczywiście od tego, że będziemy pokazywać każdą walutę i osobno sobie o niej powiemy. Jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście proszę zadawać, tak jak powiedziałem na początku, będę starał się na te pytania w miarę możliwości szybko odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o koszyk dolara, wykres przed nami. No i właśnie, co my tu widzimy? Przede wszystkim tutaj jak sobie spojrzymy na wykres tego koszyka, widać, że jesteśmy bardzo blisko dosyć kluczowego poziomu. To są okolice trendu spadkowego rysowanego od grudnia 2016, więc już trochę czasu prawie ma. Jak widać, była próba naruszenia na jesieni, w październiku i w listopadzie. To się nie udało. Teraz tutaj mieliśmy też próby wyjścia przez minimum, które było we wrześniu 76,93. Raz prawie się udało, ale jak widać, o tydzień zakończył się potem spadkiem. Więc tutaj jest już w takiej sytuacji, że albo spróbujemy wejść do góry, albo będziemy świadkami kolejnej fali spadkowej dolara. Bo tak jakby w tym moim raporcie tygodniowym właśnie są takie zamieszczone główne elementy istotne dla dalszego rozegrania sytuacji, czyli zarówno dałem za i dałem też przeciw. Jeżeli natomiast chodzi o informacje z zeszłego tygodnia, to warto zwrócić uwagę na taką ciekawą rzecz, że dolar umacniał się mimo faktu, że doszło do eskalacji tematu CEU, czyli wzajemnego nakładania CEU przez USA i Chiny. Przypomnę, że jeszcze tydzień temu, dokładnie w niedzielę, tydzień temu Chiny podały, że nakładają cła odwetowe w kontekście nałożenia CEU przez Amerykanów na stal i aluminium. Natomiast to był ruch, który był wcześniej zapowiadany. I w zasadzie większego szumu na rynku po tym ruchu nie było. Natomiast w środę okazało się, że Amerykanie podali listę 1300 produktów, które będą najprawdopodobniej octone stawką 25%. Tutaj oczywiście są to produkty z sektora technologicznego i telekomunikacyjnego. To Amerykanie jakby zarzucają Chińczykom, że kradzież intelektualną właśnie przy okazji produkcji tych rzeczy. Więc tutaj te wyższe cła. Oczywiście to wszystko jeszcze będzie jakby poddane dyskusji, więc to nie jest tak, że te cła już wchodzą. Natomiast Chińczycy w odpowiedzi na to zareagowali dosyć mocno, dość nerwowo, bo ogłoszono pomysł na to, żeby jednak opodatkować czy też oclić import amerykańskiej soi, czyli jakby mamy takie uderzenie już trochę tak z grubej rury, tak? Bo jednak w przypadku soi jest taka sytuacja, że to też szkodzi Chińczykom, tak? Więc jakby Chiny robią coś, co nie do końca może im służyć. Takie ma się wrażenie, jak się to patrzy, że to jest kwestia jakby tego, że Chińczycy też pokazują, że mogą sobie pozwolić, tak, na taką wojnę celną.
W zasadzie w efekcie w czwartek wieczorem Trump powiedział: kolejne sprawdzam, bo zlecone zostały jakby możliwość przenazywania ceł na kolejne obszary chińskiego importu, tym razem warte 100 miliardów dolarów rocznie, czyli 50 miliardów to będą warte te wyższe cła na telekomunikacje i technologie, i 100 miliardów też na kolejne elementy. Tutaj między nimi też to może być sektor na przykład rolny, tak? Więc tutaj no widać szereg działań, które naprawdę eskalują konflikt, tak, między dwoma stronami. Z drugiej strony cały czas mamy jakby sygnały o tym, że obie strony chcą rozmawiać, że Amerykanie mają nadzieję, że to spowoduje, że Chińczycy będą rozmawiać. Tak to powinno zabrzmieć, bo tak należy jakby odczytać to, co się stało w weekend. A w weekend mieliśmy wpis ze strony Trumpa, który napisał, że spodziewa się, że Chińczycy zniosą swoje bariery handlowe, gdyż to jest właściwa rzecz do zrobienia. Czyli Trump uważa, że w wojnie na cła to Chiny tracą bardziej, więc to Chiny powinny się ułożyć, tak, z Amerykanami i dojść do porozumienia w kwestii zmian w umowach handlowych. Tylko że do tej pory no nie ma żadnej jakby takiej konkretnego punktu, w którym obie strony by się zgadzały i chciałyby rozmawiać, tak? Bo na razie jest tak, że mamy gdzieś tam deklaracje bardzo takie ogólnikowe o tym, że możemy coś rozmawiać, ale nie ma konkretów, kiedy będziemy rozmawiać, o czym będziemy rozmawiać i tak dalej. Więc to dopiero wszystko przed nami, ale być może na to rynki sobie grają. Natomiast to, że dolar jest mocniejszy, to nie jest takie łatwe do wytłumaczenia, tak? Bo tak naprawdę eskalacja wojen handlowych powinna prowokować do osłabienia się dolara, gdyż no to nie jest dobre, tak? Natomiast no, to, że dolar nie traci, to być może jest właśnie jakby nadzieja na to, że obie strony zaczną rozmawiać, zanim te cła zostaną wprowadzone w życie, czyli te cła na te produkty technologiczne i tak dalej. Więc natomiast jeżeli do tego nie dojdzie, czyli jeżeli będziemy mieć dalej jakby taką próbę sił i żadna ze stron nie będzie chciała powiedzieć: tak, chcę już teraz rozmawiać, to możemy mieć problem, tak? Także to jest jakby też czynnik bardzo, bardzo istotny. Więc czekamy na rozwój wypadków, jeżeli chodzi o dane. Natomiast dane makro, no to widać było, że one tak naprawdę wpisują się w to, co Fed do tej pory robi, czyli nie mamy jakiegoś mocniejszego impulsu, który mógłby dawać furtkę spekulacjom na temat czwartej podwyżki stóp w tym roku. Zobaczmy indeks ISM dla przemysłu, wypadł gorzej, ale to tak są bardzo wysokie poziomy. ADP wypadł lepiej, ISM dla usług troszeczkę gorzej. No i dane, które były. Bilans w handlu zagranicznym to jednak martwi, więc to jest na pewno element, który no, napędza Trumpowi, tak, jego działania, bo nierównowaga w handlu jest najwyższa od 10 lat i to jest bardzo ważna sprawa. Z danych, które były w piątek, rozczarowanie przyniosły payrolle, połowę mniej niż szacowano. Natomiast zobaczmy, że dane z lutego były bardzo wysokie, więc jakby jeżeli my to średnimy, no to mamy te 200 tysięcy
tak gdzieś mniej więcej wzrostu, więc to aż tak za bardzo nie martwi. Rynek i tak skupiał się na danych dotyczących płacy godzinowej. W marcu 2,7% w ujęciu rocznym, więc tyle, ile chciał rynek. Wcześniej było 2,6, w lutym, w marcu 2,7. Wzrost jest, ale to, tak wspomniałem, to nie są dane, nie są odczyty, które mogłyby dawać jakieś spekulacje odnośnie czwartej podwyżki przez Fed. Także no, tutaj cały czas elementem kluczowym pozostaje, moim zdaniem, wątek wojny na cła. A w tym tygodniu, jeżeli byśmy patrzyli na dane, to oczywiście inflacja konsumencka z USA. To będzie coś, co będzie nas przyciągało uwagę, to w środę. Protokół z posiedzenia Fedu w marcu. I myślę, że to może być ważny wątek z tego powodu, że jeżeli sobie przypomnimy to, co się działo na konferencji prasowej, która była w marcu, to zwróćmy uwagę na jedną ważną rzecz. To jest ten wykres. Dot plot. Widzimy, że gdybyśmy dołożyli jeszcze jedną kropkę na górze, czy jeden głos ze strony któregoś z członków FOMC, znaczy członków Fedu, przepraszam, członków Fedu, to byśmy uzyskali przesunięcie oczekiwań w stronę czwartej podwyżki stóp w tym roku. Czyli widać, że było blisko. Przynajmniej jest tak, że Fed nie chce czwartej podwyżki, tylko po prostu no, jeszcze nie ma takiego konsensusu, tak? Ale było blisko czwartej podwyżki. I teraz być może warto będzie sobie prześledzić dyskusję członków Fedu, która właśnie nam pokaże, na ile ta ewentualność scenariusz czwartej podwyżki jest w ogóle brana pod uwagę. Też warto będzie sobie na pewno śledzić tę dyskusję pod kątem tego, jak i czy w ogóle członkowie Fedu wyrażają jakieś obawy odnośnie wojny celnej, choć pamiętajmy o tym, że to spotkanie wtedy było w marcu, więc wtedy jeszcze do końca nie było tak wszystko to rozdmuchane jak teraz. No ale tak czy inaczej, środa może być ważnym dniem dla dolara. Jak zobaczymy inflację, która nie wiem, na przykład nie urośnie szybciej niż 2,3. Jak Fed będzie tutaj miał swoje jakieś ale, to być może dolar zacznie się osłabiać. Czyli tutaj środa jest dniem, w którym albo idziemy do góry z dolarem, albo zaczynamy wracać się do dołu. Potem jeszcze mamy w czwartek wizy wstępny, w piątek wstępne dane dotyczące indeksu Michigan, indeksu nastrojów konsumenckich, ale to już jest mniej znaczące. Technicznie kluczowy może być na Bossa USD test linii spadkowej trendu. Czyli gdyby się tutaj byśmy naruszyli, to byłby sygnał, że analogiczna linia rozpalana na instrumencie bazowym też zostałaby naruszona. Tu też dosyć ważna sprawa to to, że ja tu Państwu nałożyłem taki filtr, który ma na celu jakby ominięcie tego ryzyka błędu, które było tu na jesieni i w tym momencie, żeby uznać tę linię za przebitą, musielibyśmy wybić się powyżej poziomu 77. Wtedy mamy pewność, że ta linia jest już naruszona. Jeżeli chodzi o notowania euro, tutaj pokażę Państwu koszyk Bossa Euro z tego powodu, że on cały czas
się trzyma, czyli zwróćmy uwagę na to, że od w zasadzie 6 już tygodni nie jesteśmy w stanie trwale naruszyć wsparcia, które bazuje na szczycie z sierpnia zeszłego roku. Trzymamy się cały czas tutaj wysoko. Wskaźnikowo możemy sobie pozwolić na dorysowanie takiej linii, która też może być jakimś wyznacznikiem, tak? Gdyby doszło do izomania, to byłby to też sygnał, że tutaj być może coś się nam wydarzy. Jeżeli chodzi o fundamenty dotyczące stref euro, to właśnie to, że bossa euro za bardzo nie spada, może nieco zastanawiać z tego powodu, że dane, które otrzymujemy, one są cały czas słabe. Spójrzmy na zeszły tydzień, napisz jeszcze. Indeks PMI. On to akurat PMI przemysłowy był potwierdzony, ale to taki jest PMI niski w porównaniu z marcem, z lutym. To w marcu jest cofnięcie. Inflacja konsumencka wypadła zgodnie z rynkiem, ale niższy był wzrost danych bazowych, tam do 1,1%. Więc to jest nisko. PMI usługowy wypadł nieco gorzej niż wstępna prognoza, ale i tak słabo w porównaniu z lutym. Detaliczna sprzedaż w lutym rozczarowała. To mamy bardzo taki niebrawy jej wzrost. Produkcja przemysłowa w Niemczech w lutym gorzej. Dzisiaj poznaliśmy też z Niemiec dane dotyczące bilansu handlowego, nadwyżka już mniejsza i nieoczekiwany spadek dynamiki eksportu. Więc utrzymujemy ciągle jakieś rozczarowania, a mimo tego dalej trzymamy się wysoko. I powstaje pytanie, jeżeli się pojawią jakieś dane lepsze ze strefy euro, to być może natychmiast zobaczymy ich przełożenie w kursie bossa euro, tak? Bo skoro na złych danych nie spadamy, to przy lepszych możemy szybko powrócić do odbicia. W tym tygodniu uwagę zwróci protokół z posiedzenia ECB w czwartek. Mamy też wystąpienie Dragiego wcześniej, w środę. Natomiast generalnie w tym wszystkim ważne jest to, że 26 kwietnia mamy kolejne posiedzenie ECB, na którym rynek pewnie będzie spodziewał się jakichś zmian w komunikacie, które by sugerowały jakąś być może przymiarkę do tego, żeby wycofać się z programu QE we wrześniu. Natomiast no, mi się wydaje, że nic takiego raczej nie zobaczymy. Więc tutaj też powstaje pytanie o preteksty do wzrostu notowań euro. Więc tutaj jakoś trudno o te sprawy, no chyba, że tak zawsze bywało, zobaczymy jakieś plotki, które poda któraś z agencji, bazując na źródłach BCB, że coś tam się może zmienić, tak? Ale tak mówię, według mnie 26 kwietnia ECB tutaj za bardzo niczego nie zrobi. No i ten wykres pokazywałem, tak? Że tutaj widzimy. Jesteśmy w takim już obszarze, że coś należy zrobić, tak? To samo co przy bossa dolarze. Albo w górę, albo w dół. Tak samo. Bossa euro. Albo w górę, albo w dół. Trudno ocenić, która strona wygra. Natomiast jeżeli sobie wezmę wykres euro dolara, to na razie w tym układzie delikatnie, ale wygrywa wciąż popyt. Bo zobaczmy, to wszystko, co się dzieje, to jest ruch w konsolidacji. Tu nic się złego nie wydarzyło. Teraz możemy mieć jakby problem, jeżeli doszłoby do złamania linii,
która jest rysowana od dołka z listopada. Ale na razie do tego złamania nie doszło. I mamy pewne szanse na to, żeby tutaj zaatakować strefę oporu 1,2295, 1,2322. To jest obszar oporu. No i gdybyśmy go złamali, to oczywiście mamy możliwość wyjścia do góry i jakby to by też wzmocniło tą widoczną na wykresie linię wzrostową trendu. Jeżeli chodzi o ułożenie wskaźnikowe RSI, jak widać, znów próbuje naruszyć linię spadkową trendu. Pytanie, jak to się, czy to się uda. Tu już raz mieliśmy wyjście i było fałszywe. A jeżeli chodzi o pozostałe wskaźniki, to jak spojrzymy sobie tak, stochastyki zachęcające, bo na samym dole MACD, jak spojrzymy po histogramie, dziennym histogramie, to widać, że ten histogram się zmniejsza, więc są pewne szanse na to, żeby tutaj się nam coś wygenerowało ciekawego, a to kwestia chyba przynajmniej kilku dni bądź kilkunastu dni jeszcze. A jeżeli chodzi o układy takie długoterminowe, to spójrzmy sobie na może na taki wykres tygodniowy, bo z euro-dolara, co my tu widzimy? Oczywiście możemy sobie porysować jakieś linie. To nic niczemu za bardzo nie grozi. To jest taka trochę dłuższa linia. I o, to chyba muszę jeszcze dokładnie zrobić punkcik. Teraz mamy, o, co Państwo, jesteśmy idealni na wsparciach, więc ten tydzień może być dosyć ważnym okresem, tak? Bo albo coś zaczyna dziać i zaczynam się przełamywać i z tego to by wynikało, że mniej więcej spadek jakiś tam preferowany byłby w obszar, który bazuje na szczytach z sierpnia właśnie zeszłego roku, sierpień, wrzesień, czyli okolicy 1,20-1,20-25, 1,20-90, tak? Gdzieś ten obszar. Choć pytanie, czy do tego w ogóle dojdzie, tak? Bo tak wspomniałem, jesteśmy w takich miejscach, że to wszystko może ulec zmianie. Więc jakby tutaj to, co jakby należałoby wynieść po tym moim wprowadzeniu, które trwa już 20 minut, to, że jesteśmy w bardzo ważnym miejscu i rynek może wykonać dynamiczny ruch, jeżeli dojdzie do jakiegoś wybicia. Jeszcze tylko poszukam dla Państwa jakiegoś ujęcia, o, być może takie coś, tygodniowe ujęcie na wskaźnikach, stochastik wędruje do dołu, RSI też, MACD wygląda najgorzej z tego układu, bo tutaj miał sygnał sprzedaży, to było mniej więcej na początku marca, ale nie jest to jeszcze układ, który by już nam przemawiał wyraźnie za spadkami. Jest to układ, który mógłby sprzyjać spadkom, ale nie musi do końca. Więc stąd też właśnie to, że warto zaczekać na konkretny sygnał. Dobrze. Jeżeli chodzi o kolejne elementy układanki, warto zwrócić uwagę na notowania funta. Akurat ten wykres może być miarodajny, bo funt dolar, że troszkę za nią głupieć, jak Państwo widzą na wykresie, no nie jest to wykres przyjemny do handlowania, więc ja pokażę może Państwu inne możliwości, jakie się rysują z tematem funta.
Zresztą w ogóle fundusz jest ciekawy z tego powodu, że tutaj 10 maja, czyli już za miesiąc, może mieć podwyżkę stóp procentowych. Szanse takich ruchów są duże, bo przekraczają 70%, więc na to rynek będzie czekał. I to też powoduje, że funt za bardzo nie traci. Mieliśmy troszkę słabsze dane z indeksów PMI w zeszłym tygodniu z Wielkiej Brytanii, ale jakby one aż tak wyraźnie nie wpłynęły na to, co się dzieje z funtem. To zestawienie oczywiście obejmuje wszystkie waluty. Akurat nie ma możliwości pokazania Państwu funta z rublem czy funta z lirą turecką, ale mam na przykład możliwość pokazania funta z jenem, tak? I tutaj widać, że funt jen był najlepszą relacją w zeszłym tygodniu. Możemy sobie to spojrzeć. Technicznie zobaczymy, czy tutaj technicznie da się coś w tym temacie rozrysować. Troszeczkę skompresujemy. Więc my widzimy, wskaźniki potwierdzają zwyżki. I z tego by wynikało, że mamy szansę na to, żeby podejść w te okolice. Czyli to są okolice dawnego szczytu z września 2017 roku. Rejon 152,85, 153, generalnie ten obszar. Tutaj możemy podejść, czy pójdziemy wyżej. Może być to trudne, bo już za chwilkę wejdziemy w obszar bardzo mocnego wykupienia, jeżeli chodzi o oscylatory. A przy MACD też zobaczmy, że gdzieś w tych okolicach tutaj dochodziło do wytłumienia impetu wzrostowego. Więc funt jen 152,80, jeżeli w ogóle tak, to tam wyżej już nie. Jeszcze będę mówił później w ogóle o samym jenie coś, a to na razie jeszcze skupmy się dalej na funcie. Funt do franka też możemy sobie zobaczyć, a to jest generalnie wpisuje się jakby w schemat bezpiecznych przystani, które no, tym razem akurat nie były w cenie. Tu zobaczmy funt frank. Potwierdzenie jakby wyjścia do góry, bo mamy ten marsz do góry. O. Natomiast to, jak widać, się nie odbywa przy wsparciu ze strony wskaźników, więc ten ruch wzrostowy tutaj może być za chwilkę jakoś podważony, tak? Czyli nie jest to pewno bezpieczny układ do ewentualnego dalszego grania pod górę. Dobra, jeśli chodzi o bezpieczne przystanie, bo to już zostało wywołane, czyli to jest jen i to jest też frank, w obu przypadkach był to kiepski tydzień. I właśnie to jest bardzo ciekawa rzecz, że mamy eskalację tematu wojen handlowych, tak, czyli zapowiedzi obkładania się cłami przez USA i Chiny, a mimo tego nie ma popytu na bezpieczne przystanie, czyli jen słabnie i słabnie też szwajcarski frank. Jeżeli chodzi o jena, to jak widzimy na tym wykresie, czy na tym diagramie, była to najsłabsza waluta w gronie 10 kluczowych walut na świecie. W przypadku franka widać, że frank był na drugim miejscu, czyli pierwszy był jen, zaraz za nim najbardziej tracił frank. Czyli podobny schemat, tak? W przypadku franka jeszcze warte uwagi są oczywiście wypowiedzi przedstawicieli Banku Szwajcarii, którzy
jakby mówi, to już w sumie znamy, tak, ale mówi to, że nie ma możliwości tu odejścia od obecnej polityki, że dalej trzeba iść w stronę tego, żeby frank był słabszy. W przypadku jena ciekawy wątek się pojawił w piątek, też to, co napisałem Państwu w podsumowaniu tygodnia. Mieliśmy spekulacje na temat tego, co się może wydarzyć na posiedzeniu Banku Japonii 26-27 kwietnia. Pojawiły się plotki, że Bank Japonii mógłby opóźnić, czy zmienić prognozy inflacji, czyli innymi słowy opóźnić po raz kolejny dojście inflacji w stronę celu. Więc tutaj jakby no wątek, który gdzieś tam no ogranicza nam jakieś spekulacje związane z tym, że Bank Japonii mógłby coś ewentualnie zmienić, tak? To zwłaszcza te spekulacje, które wcześniej mówiły o tym, że BOI mógłby na przykład podnieść poziom tolerancji, jeżeli chodzi o poziom rentowności pośrodności obligacji 10-letnich, tak, tam jest poziom zera, więc to być może moglibyśmy pójść nieco z tym wyżej. No ale takie spekulacje o tym, że cel może być osiągnięty później, tylko jakby ograniczają takie możliwości. Więc jen był słaby. Jeżeli chodzi o nowy tydzień, to jak spojrzymy sobie na wykres pary dolar do jena, to co my widzimy? Widzimy tutaj czwartek, piątek, formacja objęcia bessy, tak? Czyli mamy świeczkę białą, świeczka czarna obok niej i to z reguły dobrze nie wróży. Niemniej dzisiaj mamy próbę zrobienia białej świeczki. Jeżeli ona nie będzie zgaszona, no to być może uda się jakoś podejść w te okolice. Tutaj 107,60-180. To jest taka ważna strefa oporu. Natomiast tylko bazując jakby na przebiegu czwartek-piątek, wydaje mi się, że takie coś może okazać się dość trudne. W temacie jena oczywiście jeszcze pamiętajmy o tym, że on reaguje na wszelkie jakieś możliwe perturbacje na rynkach globalnych. Ja zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Na to, że cały czas czekamy na jakieś rozwiązanie w temacie USA-Chiny, tak, bo mamy na razie straszenie się wzajemne sankcjami. Natomiast w krótkim okresie takim czynnikiem, który jest czynnikiem, moim zdaniem, ryzyka, które można wpłynąć na jena, to jest sytuacja w Syrii, po tym jak mieliśmy w weekend informacje o użyciu broni chemicznej przez reżim Asada, to mamy teraz, dzisiaj będziemy mieć wieczorem posiedzenie Rady ONZ-u, no i zobaczymy, co dalej potem, tak? Rok temu Amerykanie zaatakowali samodzielnie Syrię, ostrzeliwując kluczową bazę wojskową. W Chems, no pytanie, co będzie teraz. Ja sądzę, że sytuacja w Syrii jest skomplikowana. Ona się komplikuje coraz bardziej, że patrzymy na ostatnie miesiące. I tutaj łatwo jest o jakieś niepotrzebne preteksty do większego konfliktu. Więc tutaj warto mieć na pewno rękę na pulsie, bo nie wiadomo, jak czy to wszystko się dalej nam rozwiąże. Pamiętajmy o tym, że w Syrii aktywna jest Rosja, że w Syrii aktywny pośrednio jest Iran. No i pytanie, tak? Tutaj nic się nam za bardzo z tego nie ułoży.
Dobrze. Jeżeli chodzi o pozostałe waluty, możemy sobie teraz przejść do dalszego etapu naszej dyskusji, czyli tym razem to będą waluty skandynawskie. Korona norweska, korona szwedzka. Spójrzmy sobie na początku na diagramy, bo to są jednak rzeczy, których my możemy aż tak nie śledzić. Widzimy, mamy tutaj mieszany bilans. Trudno coś z niego wnioskować. Sprawdźmy teraz NOK-a. O, tu widzimy, korona norweska jest jedną z najmocniejszych walut ostatnich dni. Mocniejszy był tylko dolar nowozelandzki. Z czego to wynika? Głównie z tego, że mamy cały czas oczekiwania dotyczące podwyżki stóp przez Norges Bank po wakacjach. I coś ciekawe, te oczekiwania są podbijane przez sam bank centralny. Mieliśmy wystąpienie Olsena, czyli prezesa Norges Banku w zeszłym tygodniu i rzeczywiście te oczekiwania mają swoje podstawy, tak? Więc tutaj właśnie raz, że podwyżka stóp po wakacjach. Druga sprawa to oczywiście musimy sobie zobaczyć, czy jakieś wsparcie z tytułu ropy naftowej tu nam się nie pojawiło. No, musimy przesunąć inną rzecz. O, to widzimy, że jeżeli chodzi o ropę naftową, wsparcia nie ma, a mimo tego korona norweska radzi sobie dobrze. Czy tak powiedziałem na początku, w surowce mają mniejszy wpływ na wahania walut surowcowych, gdyż tutaj się pojawiają czynniki w postaci polityki banków centralnych. Tak właśnie jest w przypadku korony norweskiej i tak też jest w przypadku dolara kanadyjskiego, o czym będę mówił już za chwilkę. Weźmy sobie wykres, jeżeli chodzi o koronę norweską w relacji do euro. Mamy powrót do spadków, chociaż ten wykres jest, znaczy nie jest prosty na pewno nie jest prosty w analizie. Chociaż wskaźnikowo mamy potwierdzenie, więc można przyjąć założenie, że będziemy próbowali maszerować w dół, gdzieś w stronę 92,5, 93, 53, 53, wróć, 9,53, o, to jest ten poziom. A jeżeli chodzi o dolara do NOK-a, tutaj mieliśmy konsolidację. Możemy sobie wziąć taką linię, dorysować. Proszę bardzo. Widzimy tu konsolidację, natomiast ona może zostać przerwana, czyli większe wskaźniki dają większe ryzyko temu, że zobaczymy coś takiego. Czyli to podobnie coś co na euronoku, tak? Czyli NOK generalnie mocniejszy. Korona szwedzka nie miała jakichś większych bodźców. Na wykresie widzimy, że euro SEK pozostaje wysoko. Dolar SEK no też nie jest nisko, więc tutaj ryzyko dalszego rozjeżdżania się korony szwedzkiej, korony norweskiej moim zdaniem jest. Jeżeli chodzi o kalendarze na przyszły tydzień, mamy tu tylko Szwecję. Oczywiście tak, ten tydzień w Szwecji inflacja. Inflacja w czwartek, dane marcowe, dość ważna publikacja.
z tego powodu, że ona ustawi oczekiwania, tak? Jeżeli Norwest Bank coś robi, noc się umacnia, to jeżeli SEK otrzyma wyższą inflację, to będzie mieć tutaj jakąś motywację do tego, żeby to rozegrać korektą spadkową. Jeżeli chodzi o waluty surowcowe, to jak sobie zerkniemy na tą, która zachowała się najlepiej, czyli, znaczy najlepiej nie, najlepiej się zachował dolar nowozelandzki, przepraszam, już przesuwamy. Dolar nowozelandzki, powodów ku temu ruchu za bardzo nie ma, chociaż pierwsze dwie takie ważne sprawy. To jest to, że NZD jest mniej wrażliwy na wszelkie perturbacje na linii USA-Chiny niż dolar australijski. Druga sprawa to oczekiwania związane z polityką, którą będzie prowadził Bank Nowej Zelandii. Znaczy to, że zostało dopisane jakby mandat podwójny, czyli że też Bank Nowej Zelandii musi dbać o poziom bezrobocia, to powoduje, że ten termin pierwszej podwyżki na pewno będzie szybszy niż w przypadku Australii. Tutaj co do tego nie ma wątpliwości. Technicznie to wygląda całkiem nieźle. Mamy pewne potwierdzenia tego, że ruch w górę na NZD USD może się utrzymać i być może to będzie jedna z ciekawszych propozycji na najbliższe dni, jeżeli byśmy założyli, że dolar może być jednak słabszy. To NZD tutaj być może jako pierwszy będzie miał z tego znów ciekawe profity. Na drugim miejscu był Kanadyjczyk, on był przez chwilę na pierwszym miejscu rankingu, natomiast okazało się, że jednak chęć do wzięcia zysków w piątek zwyciężyła, mimo że w piątek dane, które były z rynku pracy, były bardzo dobre. Czyli tutaj oczekiwania związane z podwyżką stóp przez Bank Kanady, one wciąż rosną, chociaż oczywiście nie w tym miesiącu, bo mam wrażenie, że ta podwyżka będzie, ale ona będzie w końcu maja. Tutaj możemy sobie ustawić teraz już pod waluty surowcowe, czyli Kanada, Nowa Zelandia i Australia. O, wybieramy OK. W tym tygodniu, jak widać, trochę tak nudnawo, jeżeli chodzi o istotne rzeczy. Mamy wystąpienie prezesa Banku Australii. Tyle, że pytanie, czy on coś wniesie. Widać, że z tej trójki NZD, CAT i AUD, to polityka, którą prowadzi Bank Australii, jest polityką najbardziej łagodną. Więc tutaj nie ma za bardzo jakiejś motywacji do tego, żeby AUD miał się wyrwać z konsolidacji. A jeżeli chodzi jeszcze o CAD-a, bo tutaj przerwałem wątek, to widać, że nie jest to jeszcze koniec spadków, czyli mamy korekty, ale ja bym tutaj nie mówił o końcu spadków, tylko o tym, że ten trend może trwać dalej, czyli właśnie być może Kanadyjczyk i też Nowozelandczyk to będą jedne z tych walut, które będą skiwały dalej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dolar miałby zacząć tracić na wartości. Teraz tak, jeszcze wykres AUD. I już będziemy przechodzili do kolejnych ważnych rzeczy. AUD, jak widać, zsuwa się w dół. Chociaż dynamika ruchu nie jest nazbyt wysoka.
technicznie rzecz biorąc, to brakuje sygnału odwrócenia, ale też tutaj należałoby być bardzo ostrożnym z czymś takim, o, jak chociażby kształty świec. Spójrzmy uwagę na ważną rzecz. Potem się to wykrywa, kiedy są odbicia do góry. Tu mieliśmy zejścia i każda z tych świec miała swoje nowe minimum. W zeszłym tygodniu świeczka nie ma swojego nowego minimum. Czyli teraz ta świeczka, jeżeli nie zejdzie poniżej minimum sprzed 2 tygodni, to może zamienić się świeczką białą. Czy to jest jakaś możliwość niewielkiego odbicia? Tak? Jeżeli dolar miał być słaby, to też odbije się to na AUD. Oczywiście w skali znacznie mniejsze niż by to miało miejsce na przykład w przypadku NZD czy też CAD-a. No i teraz waluty tak zwane emerging markets. Weźmiemy sobie to w ten sposób. No i widzimy rubel, turecka lira i południowoafrykański rand. To jest czołówka tracących walut z grupy emerging markets. Rubel się pojawił de facto dopiero dzisiaj w tej czołówce, bo wcześniej tutaj była turecka lira, a rubel się pojawił z tego powodu, że mamy informacje o nałożeniu sankcji na rosyjskie firmy i to oczywiście są to sankcje już trochę bolesne. Mamy bardzo, bardzo wyraźne wybicie się do góry. Jest tutaj z konsolidacji na parach rublowych. Też pamiętajmy o tym, że rublowi nie pomaga taniejąca ropa. Ale to oczywiście ten wątek z sankcjami tutaj dość mocno uderza w rubla. Oczywiście ruch dosyć emocjonalny dzisiaj, ale potwierdzający, tak? Czy nawet jak mielibyśmy cofnięcie po tym ruchu, to i tak mamy potwierdzenie, tak? Że do wybicia doszło. Turecka lira, problemy wciąż takie same, czyli kwestia związana z polityką Turcji w Syrii, która jest mocno krytykowana, z tym, co robi Erdogan i z tym też, że Bank Centralny Turcji sobie nie daje rady z inflacją. No i to, że mamy narastającą nierównowagę na rachunku obrotów bieżących, to robi się coraz bardziej niebezpieczne dla finans publicznych Turcji, więc to wszystko generalnie gra na niekorzyść. No teraz jeszcze mamy w Syrii zamieszanie właśnie w kontekście broni chemicznej. No i pytanie, jak to jeszcze się w tym odnajduje Turcja, tak? No ale no, technika pokazuje, że cały czas idziemy sobie zgodnie z trendem, chociaż jakbyśmy byli uczciwi, to ostatnie wybicie, czyli to obecne wybicie, nie jest potwierdzone wskaźnikami. Tak samo jest tutaj też na euro lirze, jak i na o, też jak i na dolar lirze, paradoksalnie. Spójrzmy na RSI, tak, to nie ma nowego wybicia, nowego szczytu. Więc być może na przykład Erdogan pod wpływem tego, co się dzieje w Syrii w kontekście broni chemicznej, być może Erdogan odpuści, tak, w Syrię. W tym momencie to by dało jakiś krótkotrwały impuls do umocnienia się liry. Bo to mówię, to chińczycy jesteśmy jakby na wybiciu, które nie jest potwierdzone, w związku z tym mamy ryzyko tego, że to się nam może zawrócić do dołu. A jeżeli chodzi o walut naszego regionu, to jak spojrzymy sobie na ten diagram, one zachowywały się relatywnie stabilnie. Najsłabszy był węgierski forint. Tutaj widać było pewną niepewność dotyczącą wyborów, ale wybory się już nam zakończyły. Jak sobie spojrzymy na notowania forinta dzisiaj,
widzimy, że chyba nie są zbyt z tego powodu już Fałin się z tego za bardzo nie umacnia, czyli to nie ma jakiegoś szczęścia, że Orban wygrał wybory, bo rośnie ryzyko tego, że Fidesz będzie mógł zmienić konstytucję. No i pytanie, czy też tutaj to jakoś nie zaniepokoi inwestorów. Więc Fałin najsłabszy dalej pod wpływem właśnie też polityki, też tak. Polityki i Banku Węgier, i też Orbana. Jeżeli chodzi o pozostałe waluty, korona czeska, jak widać na obrazku, tu jest oaza stabilności i tu się wiele nie zmieni, bo Czechy idą trybem podwyżek 100%. Rumuńska leja też tutaj, jak widać, utkwiła nam w miejscu w relacji do euro. Tu się robi ciekawy wątek, bo mieliśmy w zeszłym tygodniu w Rumunii nie doszło do podwyżki stóp, a mimo tego rumuńska leja wciąż stoi w miejscu. Ok, jeżeli chodzi o polskiego złotego, to tutaj wybierzmy sobie może wykres Bossa PLN. Jak pokazywałem tydzień temu, tutaj była taka sytuacja, że wychodziło na to, że złoty może się jeszcze nieco umocnić i takie próby są podejmowane, aczkolwiek ta dynamika, jak widać, jest bardzo, bardzo mała. Dynamika jest bardzo, bardzo mała tego ruchu i w zasadzie tutaj czekamy na jakieś mocniejsze impulsy. Spójrzmy na parę dolar złoty. Akurat jest dolar do zara, czyli to pomijamy. Dolar złoty jest tutaj i to, co zwraca uwagę, to, że nie udało się przebić poziomu 3,4350. Czyli jakbyśmy byli uczciwi, to jest układ, który bardziej by preferował teraz spadki niż wzrosty. Bo mamy silny bardzo opór 3,40-50, 3,43-50, który jest trudny do pokonania. Wsparcie okolice 3,38. I być może w tą stronę będziemy szli. Tu na dole jest bardzo ciekawy wykres RSI 9. Jeżeli dojdzie do naruszenia linii spadkowej trendu, a do tego się tu coraz bardziej przymierzamy, to będzie sygnał tego, że dolar złoty powraca do spadków, czyli na tym koszyku Bossa PLN dostalibyśmy tutaj jakiś impuls do tego, żeby podejść nawet w okolice 97, czyli dużo. Jest przestrzeń dla złotego. Te wskaźniki nie dają tu sygnałów negatywnych, także dają taką możliwość właśnie ruchu do góry. Czyli widzimy, dolar złoty może być słabszy, euro złoty już, znaczy może być niżej, tak? Euro złoty już schodzi niżej, bo zeszliśmy w zeszłym tygodniu poniżej 4,20. Wsparcie 4,18,60. No i jeżeli je naruszymy, to uzyskujemy tutaj przestrzeń do schodzenia jeszcze niżej. Wskaźnikowo tutaj doszło do takiego mocnego sygnału, który nam sugeruje, że ta fala wzrostowa się zakończyła. Tak, i teraz schodzimy sobie w
w ramach takiego kanału spadkowego. Czyli tutaj też są szanse na to, żeby złoty był silniejszy. Aczkolwiek prędzej zostanie wykonany przez parę dolar złoty, która ma więcej przestrzeni niż przez parę euro złoty. Dobrze, 13:04, godzina nasza minęła. Jeżeli są jakieś pytania od Państwa, to proszę o sygnał. Jeżeli nie, to zapraszam za tydzień, kolejny webinar w kolejny poniedziałek i też zachęcam do tego, żeby być z nami przez cały tydzień, być z naszymi raportami i oczywiście z tygodnikiem FX, który się ukaże w piątek po południu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.